Godzina drogi na południe od Palermo znajduje się Monreale, mała mieścinka położona w górach, jednakże rozsławiona turystycznie niestety przez katedrę, pałac letni, można powiedzieć, królów normańskich i opactwo. Cały ten kompleks składający się właśnie z tych trzech budynków jest jednym obecnie z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w całej Sycylii. Plan był taki, aby katedra dorównywała największym i najsłynniejszym katedrom ówczesnej Europy. Można się kłócić, czy efekt rzeczywiście jest taki, bo fasada jest dosyć skromna. Natomiast bez wątpienia środek to jest to, co wyróżnia katedrę w Monreale najbardziej. Odpowiedzialny za budowę i pomysłodawcą był Wilhelm II, wnuk Rogera, o którym mówiliśmy kiedyś. On tutaj jest zasymbolizowany takim pomnikiem. Spora kolejka do wejścia, który notabene jest darmowe. Warto o tym wspomnieć. Wnętrza jak na Sycylię przystało. Normańsko-arabsko-bizantyjskie. Zdecydowanie największe wrażenie jednak robi mozaika z Chrystusem Pantokratorem, gigantyczna, przewyższająca nawet wielkością te znane ze Stambułu, z Hagi Sofii na przykład. Generalnie cała katedra w Monreale jest ubogacona dosyć bogatym zdobnictwem mozaikowym i oryginalnym drewnianym dachem, pamiętającym właśnie jeszcze czasy pierwotne, ponieważ duża część została przebudowana łącznie właśnie z częścią z dachu, ale dokładnie co do joty odtworzono każdy szczególik. Fantastyczne wrażenie robi, naprawdę jest ogromna. Widzę, że właśnie ktoś się szykuje tutaj do ślubu. Udało nam się podejść troszkę bliżej, więc możecie zobaczyć rozpiętość ramion 15 metrów, większość zrobiona ze złotych no i innych płatków przyklejonych do ciekłego szkła. Delikatne, drobne motywy geometryczne to oczywiście domena sztuki bizantyjskiej, ale też właśnie islamskiej. Natomiast nie możemy tego powiedzieć w 100%, bo brakuje motywów roślinnych, które przeważały, jak wiemy, w sztuce islamu. Żeby nie było tak kolorowo, że katedra jest darmowa, to wejście na klaustro, czyli dziedziniec z krużgankami, jest płatne aż 6, niestety. Jednak ja takich miejsc sobie nie odpuszczam. Na dodatek ten dziedziniec, tu widzimy katedrę, ten dziedziniec jest nietypowy, ponieważ łączy gotyk z elementami romańskimi i właśnie wpływami muzułmańskimi. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że zdobienia czy też dodatki do gotyku na pewno nie są jakby z naszej bajki, lecz takie trochę bliżej Alhambry czy też pałaców w Stambule.